bardzo, bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z Wami i w imieniu moich kolegów z Prezydium Podokręgu Zabrze mieć możliwość powiedzieć Wam dobry wieczór i podziękować za przyjęcie tego zaproszenia. Filar działalności Podokręgu, ale też wszystkich klubów, to są nasi partnerzy i sponsorzy, nasi przyjaciele. Bez Was ciężko byłoby cokolwiek zorganizować. Przeszliśmy długą drogę, daleką. Teraz stoimy na tych mocnych fundamentach i chcemy iść dalej. Wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo się cieszę, że po 3 latach ci koledzy tych szalonych krawatach przed nami ZMS to takie do młodości fajnie wyglądają. Po 3 latach dało się znowu spotkać, to najważniejsze to środowisko, także Jarek ma taki pomysł, żeby się spotykać z Wami, dziękować. Ja też Wam serdecznie dziękuję za wszystko dobro, jak robicie Śląskie Piłki. Cieszę się bardzo, mogę to przebywać, samorządowców jest bardzo dużo. To jest bardzo serdeczny bez Was, bez Waszej pomocy, no bo wszystkich bardzo dużo, tak, wszystkim co dziękuję. Szapowa, serdeczne Wam zapłać za wszystko, jak to robimy. I w dalszym ciągu chodzę, widzicie, trudny rok, ja Was bardzo proszę. Oszczędzajcie na wszystkim, ale nie na piłce. Włączajcie światło o nocy, ale nie oszczędzajcie na piłce. Podziękować, że zawsze z nami jest. Pamięta o klubach, który tego zawsze wspiera, myśli, rozmawia, często pyta, ma czas, żeby przyjechać. Mimo rozlicznych swoich obowiązków, pielgrzymuję tak po tej śląskiej ziemi, ale nigdy na mapie, gdzie jest ten teren Podokręgu Zabrze, o nim nie zapomina. Peniu, dziękujemy za to wszystko. Dosyć taki fajny prezent, zarazem rebus, który jest związany z siebie z twoją osobą. Proszę bardzo. Może mi to pomóc? Jako Podokręg zrzeszamy 83 kluby, to jest ponad 150 drużyn grubo, bo każdy klub nie ma jednej drużyny, ale kilka z młodzieżowymi drużynami. Różne pomysły nam przychodzą, tak, Halowa Liga Podokręgu. W tej chwili wprowadzamy Super Puchar Podokręgu Zabrze, gdzie jeszcze w żadnych podokręgach tego nie ma. Od przyszłego roku już to zaczyna funkcjonować. Na tej zasadzie, że mistrz klasy A, B klasy, C klasy i zdobywca Pucharu Polski na szczeblu podokręgu będą grały w eliminacjach i finał Ligi Mistrzów. Takie zrobiliśmy. Każda klasa rozgrywkowa posiada sponsora tytularnego, tak samo jak Puchar Polski. Gdy skromnie mi będę, to jest to moja osoba. Firma Jatta prowadzi już od 9 lat. Jest sponsorem tytularnym Pucharu Polski. Moi drodzy, to jest do samorządowców, do sponsorów, czyli jak to Jarek mówi, do naszych przyjaciół do kręgu. Postanowiliśmy w tym roku uhonorować Was troszeczkę innym, nazwijmy to gadżetem. I ja ze swojej strony życzę smacznego i dużo zdrowia.